Pozdrowienia dla wszystkich słuchańców Radia Kaszebek. Obyście grali dla nas do końca świata i jeden dzień dłużej. Zabryście zemi z mego zamku zaborskiego. Pozdrówcie. Radio Kaszebek. 11,5 minuty po godzinie 8, zatem pora w Dzień Dobry Kaszuby na nasz stały punkt, czyli na gościa. Przez wody Zatoki Puckiej spacerują od 19 lat. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Przybywa śmiałków i chętnych. O czym mowa? Tak, Marsz Śledzia. Nie może być inaczej. W naszym studiu dzisiaj pierwszy śledź, Radosław Tyślewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To może zacznijmy od tego, dlaczego śledź? Pierwszy dlatego, śledź. Tak, właśnie. To nie od początku tak się nazywało. Dopiero w 2006 roku, kiedy pojechałem na misję do Iraku, tak się jakoś złożyło, że z jednostką z Kielc, która do końca dobrze z Gdynią i z Arką Gdynia nie żyła, a byłem jedynym gdynianinem, zostałem ochrzczony oczywiście śledziem. No i po powrocie stwierdziłem, dobra, to podejdźmy do tego z uśmiechem i tak marsz został nazwany Marszem Śledzia. Czyli wątek kibicowski się tutaj wkradł. Bo kibicowski, misyjny, jest ich kilka. W każdym razie gdynianie w Polsce to śledzie, a ja jestem z Gdyni, więc marsz jest Marszem Śledzia. No to może przypomnijmy naszym słuchaczom coś na temat idei Marszu Śledzia. O co chodzi? Po co? Po co? Marsz powstał troszeczkę dlatego, że nie mieliśmy lepszego pomysłu na weekend majowy 19 lat temu. Natomiast w miarę jak zmienił się w taki ruch społeczny i dosyć znane wydarzenie, które już nie rośnie, bo od dobrych 10 lat uczestników jest tylko i wyłącznie 100 i marsz jest raz w roku. Mamy trzy takie główne cele. Stworzyliśmy ten marsz jako środowisko ratowników wodnych i nurków, więc bardzo mocno stawiamy tutaj akcent na taką edukację, na bezpieczeństwo nad wodą, na kontakt z ratownikiem wodnym, że to nie jest tylko ten zły pan w czerwonych kąpielówkach, który na nas gwiżdże, ale to jest też normalny człowiek, który dba o nasze bezpieczeństwo, więc promujemy bezpieczeństwo na akwenach wodnych. Drugi nasz cel to promocja regionu. Ja jestem urodzony w Gdyni, ale do 20 roku nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Wystająca Wyspa, czyli Rybitwia Mielizna na środku Zatoki. W tej chwili jest to już wpisane do podręczników, nawet do geografii szkolnej u nas w Polsce, więc uważamy, że w jakiś taki pozytywny sposób promujemy nasz region. No i trzeci cel, równie istotny, to jest zrównoważony rozwój, ekologia. Uważamy, że każdy z uczestników, nieważne czy jest z Warszawy, Krakowa, czy z jakiejkolwiek innej części świata, jeżeli zobaczy to piękne miejsce, to będzie miał lepszą świadomość, że warto dbać o ekologię, a wszystko, co spuścił siebie w zlewie, ląduje w naszej Zatoce Gdańskiej i Puckiej. No właśnie, czym dla was, organizatorów, czy też śmiałków, którzy przemierzają te głębiny wodne, jest impreza, tak jak pan wspomniał, 19 lat. Tak, w zeszłym roku mieliśmy 20. edycję, ale maszerujemy od 19 lat. Te pierwsze to były skromne, bardziej takie kumpelskie przejścia kilku ratowników nurków, więc robiliśmy też taką próbę przejścia w nocy, próbę przejścia zimą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, jak zaczęły się dołączać kolejne osoby i postawiliśmy ten szlaban na tej ilości 100 uczestników, tak naprawdę dla nas jest to, czy przede wszystkim dla mnie, jest to pewnego rodzaju wyzwanie i spełnienie jakichś takich stawianych te 19 lat temu celów, że wszystkie osoby, przede wszystkim z regionu, powinny o tym miejscu wiedzieć. Dwa, że chcemy o to miejsce dbać. No i moja główna misja, wywodzę się, jestem związany z ratownictwem wodnym przez cały czas. Dbanie o to bezpieczeństwo nad wodą, budowanie tej świadomości i zachęcanie do tego, żeby jak najwięcej osób było tymi ratownikami wodnymi. Dlatego na Marsz Śledzia najłatwiej się dostać, jeżeli jest się ratownikiem wodnym. No to przypomnijmy jeszcze raz. 3 maja 2002 roku pierwsza edycja liczyła tylko 4 śmiałków. Potem przez ostatnie 8 edycji to około 100 osób. Zainteresowanie jest? Dołączają do was kolejni? Zainteresowanie jest, natomiast od 3 lat zmieniają się dosyć drastycznie zasady do tego, żeby do tego marszu się dostać. Jest to związane z tym, że z jednej strony jest bardzo duże zainteresowanie, czy bardzo duże, to też jest kwestia umowna, no, jest więcej chętnych niż miejsc. Natomiast zauważyliśmy w ostatnich latach, że taki deklarowany przez uczestników poziom wyszkolenia fizycznego i zdolności pływackich mocno odbiega od tego, jak to wygląda w praktyce już w trakcie marszu. Dlatego główną eliminacją uczestników do Marszu Śledzia są najpierw zawody wirtualne, w których trzeba spełnić pewne minima pływackie w bieganiu oraz w Nordic Walking. I przykładowo w tym roku w ramach takich zawodów udział wzięło tylko 168 osób.
czyli to jest mniej niż tak naprawdę półtorej osoby na jedno miejsce w Marszu Śledzia, więc tutaj nie mamy jakichś tysięcy chętnych, ale z drugiej musimy w jakiś sposób wyselekcjonować tych, którzy z jednej strony najbardziej chcą, ale też mają największe szanse tą trasę pokonać bez asysty ratowniczej albo jakiejś innej interwencji, której byśmy na trasie nie chcieli. No właśnie, kto może być tym śmiałkiem? Osoba dobrze wysportowana, wyćwiczona, umiejąca pływać przede wszystkim? Tak, trzeba sobie zdawać sprawę, że Marsz Śledzia, choć nie jest to skok na bungee, ale jest to jednak sport ekstremalny, czy wydarzenie z gatunku sportów ekstremalnych. To jest około 6 godzin brnięcia w wodzie do półłydki, czasami do półuda, czyli tak jakbyśmy sobie szli w kopnym śniegu. W dodatku wystawieni jesteśmy na słońce, działanie wiatru, plus czynnik chłodzący później wody na pokonywaniu głębinki. To nie wystarczy umieć pływać na basenie 25 metrów, to trzeba umieć pływać na wodach otwartych i nie bać się tego, jak morska fala nas po prostu przeleje. Stąd nasza taka wzmożona troska o to, żeby w marszu szły osoby, które do tego są fizycznie przygotowane. Jakaś kategoria wiekowa macie? Nie, nie mamy kategorii wiekowych, mamy parytety za to i zawsze najwięcej miejsc jest dla osób, które po raz pierwszy idą w marszu, czyli dla tak zwanych nowicjuszy. Nie zapominamy również o weteranach, czyli weteranem jest się, jeżeli choć raz przeszło się już Marsz Śledzia, dla nich też jest specjalna pula. Oprócz tego mamy oczywiście kategorię Extreme, w której idą tylko 4 osoby oraz, i to wprowadziliśmy 2 lata temu, oraz mamy kategorię, o której już wspomniałem, ratownik, czyli jest to osoba, która idzie w Marszu Śledzia jako uczestnik, ale wiemy, że ma uprawnienia ratownicze, zwiększa to nasze bezpieczeństwo jako organizatora, ale również tych, którzy w marszu maszerują. Dla tych, którzy nie wzięli udziału w zawodach tych zdalnych, zawsze pozostają jeszcze konkursy, będzie aukcja charytatywna, będą konkursy na łamach magazynu Poznaj Swój Kraj, gdzie również będzie można wyrywać miejsce na Marsz Śledzia i zostajemy wierni naszej tradycji. Mamy zawsze 10 miejsc, tak zwanych last minute, dla pierwszych 10 osób w dniu marszu trzeba zaryzykować, stanąć w kolejce, być może o 6 rano, ale jest szansa, żeby w marszu pomaszerować. Piotr Biankowski z Rumi. Kojarzy pan? Szczerze nie. Człowiek, który przepłynął ostatnio kanał La Manche. A, to w ten sposób, dobra. Tak. Pływak, który przepłynął La Manche. Dokładnie, pływak, który przepłynął La Manche. Po 15 godzinach wysiłku i pokonaniu 60 km udało mu się. Czy, tak zapytam, czy Piotr się zgłosił? Powiem tak, po nazwiskach nie patrzyłem, natomiast ciekawostką w tym roku na pewno jest uczestnik, czy kandydat na uczestnika na razie, ze Szwajcarii. O, to międzynarodowe nawet. Także no, co roku trafia nam się jakaś jedna osoba z zagranicy, był już maszerujący Francuz, była Ukraina, Białoruś, Niemcy. W tym roku patrzę, o, a tu na zgłoszeniach mamy jednego Szwajcara. Trwają jeszcze nasze podliczenia. Dopiero w weekend ogłosimy, a tak naprawdę roześlemy maile do osób, które zostały zakwalifikowane na marsz w tym pierwszym etapie. Ale wygląda na to, że nasz Szwajcar ma szansę się tutaj załapać. A jakieś anegdotki właśnie na temat marszu? Och, znaczy prawda jest taka, że ja jako pomysłodawca i organizator straciłem, można powiedzieć, jakiś monopol i kontrolę nad tym, gdzie Marsz Śledzia występuje nawet w popkulturze już paręnaście lat temu. Taka chyba historia troszeczkę mrożąca krew w żyłach, może bardziej na Halloween, ale opowiadał mi ją jeden z naszych ratowników z Półwyspu Helskiego. Jest taka, że przyjeżdżał zawsze ze Śląska do niego pewien letnik. Był to już starszy pan, który no, nigdy nie wziął udziału w Marszu Śledzia, bo fizycznie już nie był w stanie, ale zawsze można powiedzieć, jak to się ładnie w Polsce mówi, kombinował sobie koszulkę z Marszu Śledzia. I był z niej bardzo dumny, gdzieś tam na Śląsku był rozpoznawalny z tego powodu. Natomiast pewnego roku, mimo rezerwacji już tego pokoju, zadzwoniła rodzina w czerwcu, że pan nie przyjedzie, no bo niestety zmarł. No i to byłby koniec historii, ale ciąg dalszy i to najważniejsze z punktu widzenia Śledzia, miał takie ostatnie życzenie, żeby być pochowanym w koszulce Marszu Śledzia. Pomimo, że nie poszedł. Pomimo, że nie poszedł i pomimo, że można powiedzieć, miał tą koszulkę nielegalnie. My się o wszystkim dowiedzieliśmy dopiero po fakcie. Ale takich anegdot, mówię, powstał wiersz na temat Marszu Śledzia. Powstały piosenki. W Liceum Plastycznym w Orłowie powstała taka, można powiedzieć, instalacja artystyczna, również inspirowana naszym logo, czyli takiej ryby maszerującej z nóżkami. Gdzieś tych wyzwań naprawdę poszczególni uczestnicy sami sobie
wypowiadają jakąś swoją motywację, dlaczego ten Marsz Śledzia stał się dla nich w jakiś sposób ważny. My cieszymy się, że grono takich pozytywnie zakręconych co roku się znajduje i że jesteśmy w stanie w tym sezonie letnim pomaszerować się bitwą mielizną. Otrzymaliście już zgodę z Urzędu Morskiego w Gdyni? Oczywiście. Nie rozpoczynamy w ogóle żadnych komunikatów o zapisach, czy nie potwierdzamy nawet terminu Marszu Śledzia, jeżeli nie ma wcześniej zgody i uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni. No to jest wymóg formalny. Trzymamy się tego, uważamy, że to jest jak najbardziej racjonalne i rozsądne. To jest duże wydarzenie z punktu widzenia organizacyjnego obarczone oczywiście dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia wydarzenia dla 100 osób na Zatoce. Także jest na ten rok zgoda z Urzędu Morskiego, Urząd Morski jest z nami, maszerujemy. Dobrze, skoro zatem ta zgoda jest wydana, kiedy? 21. edycja Marszu Śledzia. 21 sierpnia, tak, czyli jest to termin. Zaskoczenie. Od jakiegoś czasu przenieśliśmy z lipca, ale to już będzie prawie z 10 lat, właśnie na drugą połowę sierpnia. To był postulat również Urzędu Morskiego w tamtym okresie zgłaszany. Chodziło o migrację ptaków i z drugiej strony samorządom chodziło o to, żeby było to pod koniec sierpnia, żeby nie było tak, że z końcem sierpnia już nic się na Zatoce nie dzieje. Oczywiście czasy się zmieniły, w tej chwili na Zatoce dzieje się dużo również i na koniec sierpnia i na początku września. Także maszerujemy w pierwszy weekend po 15 sierpnia, w tym roku jest to 21 sierpnia, sobota. Termin alarmowy, gdyby była pogoda niewłaściwa, za duży wiatr albo za duże falowanie, to jest niedziela, 22 sierpnia. Poobijani wirusem ruszacie z nowymi zasadami zapisów, choć niewiele brakowało, a na wirtualnym marszu by się skończyło. Jak to wygląda teraz? To znaczy, takie zagrożenie było już w zeszłym roku, ale mimo to marsz się odbył i tak naprawdę w zeszłym roku były te nowe zasady związane z wirtualnym marszem jako eliminacją do marszu właściwego. No i w tym roku, to co już powiedziałem, 158 uczestników wirtualnych eliminacji, 31% z nich to kobiety. To też taka tutaj ciekawostka. Natomiast standardowo w poszczególnych kategoriach, czyli w tych naszych parytetach, nigdzie nie przekroczyliśmy poziomu 3 osób na jedno miejsce, więc tak naprawdę nie jest to aż takie bardzo niemożliwe, żeby się w marszu dostać. Moja obserwacja przez te 19 lat, te osoby, które naprawdę chcą, nie mówią, że chcą, ale naprawdę chcą, jeżeli nie wejdą drzwiami, to wejdą oknem, to zawsze mogą skorzystać z tych miejsc last minute, czy z konkursów i na Marszu Śledzia się znajdą. Czy jeszcze można się zgłaszać? To znaczy, my zakończyliśmy w tej chwili, zakończyliśmy 4 lipca rywalizację w zawodach wirtualnych, także ta największa część miejsc już w tej chwili jest, można powiedzieć, rozdysponowana. To, co ogłosimy w przyszłym tygodniu, to będzie aukcja charytatywna, tam do wzięcia będą 2 miejsca, to też jest nasza akcja już od przynajmniej 4 czy 5 lat realizowana. Równocześnie powinien się już ukazywać numer magazynu Poznaj Swój Kraj, gdzie są kolejne 2 miejsca do wzięcia na Marsz Śledzia. I później zostaje nam w lipcu, w dniu imprezy, tych 10 miejsc w ramach miejsc last minute. Czyli wyliczyłem, brakuje jeszcze 14 śmiałków. 10, 2 i 2. No, tu jeszcze nie wspomnieliśmy, ale w regulaminie jest to wyraźnie napisane. Jest jeszcze pula organizatora, czyli tak zwane miejsca VIP. I na przykład zgłaszają się, czy to znani sportowcy. Mieliśmy swego czasu naszych olimpijczyków. W tym roku zgłaszają się również różni kandydaci. Nie będę mówić nazwisk, ale na przykład jest jeden z żużlowców związanych z Trójmiastem. Mam też zwyczaj wybrać jakieś ciekawe nazwisko standardowo. Jak widziałem kogoś na nazwisku Śledź, no to nie mogłem pozwolić, żeby Śledź nie poszedł Marszu Śledzia. W tym roku nie ma takiej osoby na liście, ale myślę, że wybierzemy kogoś, kto również będzie zasługiwał na to, żeby go w taki sposób wyróżnić. Może po tej rozmowie będą jeszcze 2 nazwiska, Boguniowska i Prokop. Bardzo dziękujemy, panie Radosławie. Pierwszy Śledź Polski, można tak śmiało powiedzieć. Trochę samozwańczo, ale tak, pierwszy Śledź RP, pozdrawiam państwa serdecznie. Organizator Marszu Śledzia, corocznego Marszu Śledzia. Bardzo dziękujemy, panie Radosławie, i trzymamy kciuki, aby wszystko się udało tego 21 śledzia. Tak, 21 sierpnia. Za pomyślne wiatry. Dziękuję bardzo. Radio Kaszebę. Jasne, bywaj.